No dokumenty nie. Polacy czytają gazety mainstreamowe, gdzie cały czas od rana do wieczora powtarza się na przykład taki slogan, że Ukraińcy walczą za nas. Co to znaczy? No właśnie, za nas. Oni za nas nie walczą. Rosja nigdy nie ma ochoty, nigdy nie miała i nie ma ochoty napaść na Polskę, Ale bo po co? pojawiła się ostatnio taka wypowiedź, znaczy ostatnio, dzisiaj się pojawiła. Były prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, powiedział, że należy przesunąć granice zagrożeń dla naszego kraju, w tym przypadku chodzi o ich kraj, czyli o Rosję, jak najdalej, nawet jeśli są to granice Polski. No to pana zdaniem nie jest jakaś realna groźba wobec naszego kraju? Nie. To jest gra słowna, żeby pokazać, co może się stać. Natomiast realnie o co chodzi? Wszystko łamało NATO i Ameryka łamała wszystkie możliwe wcześniej traktaty. Ja nie jestem ani prorosyjski, ani proamerykański, ja po prostu jestem propaństwowcem. I to nie jest... Przecież to Żeleński odmówił wszelkie budapeszteńskie układy, mińskie układy, a nie Putin. Właściwie to została tak naprawdę Ukraina wrobiona w tą wojnę. Mówiąc, Zachód pchnął Ukrainę do wojny, do własnych oczywiście celów, o których mówiłem wcześniej, bo nie mógł sobie poradzić z przyjęciem terytoriów Ukrainy i było wiadomo, że Rosjanie mają bardzo duże wpływy na wschodzie Ukrainy. To nie wszystkim pasowało, trzeba było to zrobić. I mówiliśmy o tych prywatnych armiach na Ukrainę, przecież to jest niedopuszczalne dla Zachodu coś takiego. Trzeba było sobie z tym poradzić i to wykonuje się w tej chwili według planu, a tak naprawdę za wszystkim stoją korporacje. Przecież doskonale wiemy, że dzisiaj kto ma odbudować Ukrainę? BlackRock, moi drodzy. Podpisane są umowy między BlackRockiem a Ukrainą, czyli ta korporacja, o której dawno pisałem, BlackRock, Vanguard i te State Street, to one rządzą światem. I dzisiaj korporacje mają fantastyczny układ w rządzeniu światem. Tutaj robią centrum handlowe Polski, centrum logistyczne Polski, no to korporacje. Tam korporacje przejmują Ukrainę, odbudowę Ukrainy, biorąc kolejne pieniądze i za to oczywiście pójdzie ziemia, przemysł ukraiński, bo to jest jasne. Już dzisiaj się mówi, że ziemie ukraińskie przejęły cztery grupy finansowe, takie jak Blackstone, Monsanto i DuPont. I jeszcze jedna, ale zapomniałem tą czwartą. One przejęły większość część ziem ukraińskich. Nic na świecie się, moi drodzy, nie rozwija spontanicznie, czy jak. I tutaj dochodzimy już do mojej książki, którą mitu kolejnego, z mitu, że właśnie, że my Ukraińcy umierają za nas, to przecież jest kolejny mit. Tak samo jak mit, że... Tej książki, tak? Tak, tej ostatniej. Najnowszej książki, że mit, że Solidarność walczyła z komuną. I łykamy to jak żaba muł. Momencik, kochani moi, od kiedy to robotnicy są antykomunistami? Robotnicy zawsze byli komunistami. A mówiono, że mamy podziemie antysocjalistyczne. Matko Boska, może to podziemie było antysocjalistyczne, ale ono było komunistyczne. Ja byłem 12 lat w podziemiu, ja oczywiście tego nie rozumiałem, ja byłem szczery patriota, jak większość ludzi, powiedzmy sobie szczerze, nie rozumieliśmy całej gry, która również była ponad naszymi głowami. Przecież jak dzisiaj spojrzymy na to wszystko, co się działo w tamtym czasie i ten mit, który do dzisiaj się karmi, że antysocjalistyczna Solidarność, no przecież spójrzcie sobie na postulaty gdańskie. 22 postulaty. Proszę sobie przeczytajcie, co tam za banały są. Czy tam jest coś o wolności? Czy coś jest o pieniądzu, o własności? Nie. Tam jest, że związki zawodowe mają rządzić zakładami, soboty mają być wolne. No i oczywiście msza święta w niedzielę. To są takie trzy główne z 22 postulatów. Całe podziemie, 12 lat podziemia, co drukowali za książki i banały. Wszystkie, właściwie większość, 90% literatury, to były jakieś bez znaczenia. Na przykład hitem było wydanie przez nową książki Jerofiewa Moskwa Pietuszki. Moskwa Pietuszki to była książka, jak robić różne koktajle alkoholowe z denaturatu i innych rzeczy. I to był hit w podziemiu. To się w podziemiu, proszę Państwa, rozdawało. Rozumiecie absurd sytuacji? Albo Dolina Isy, albo takie inne rzeczy, które poza dość słabą literaturą niczego nie wnosiły, ale to, kurde, podziemie to wydawało. A gdzie było cokolwiek, co zrobić z gospodarką, na czym polega pieniądz, jak świat wygląda, nic.